Z nami Tomek Olejnik po konferencji prasowej po twojej części. No i powiedz, jakbyś zrelacjonował to, co się stało tam pomiędzy tobą a Dawidem. Mała sprzeczka, nawet nie mała sprzeczka, no. Doszło do rękoczynów. No, był FaceTime i liść za liścia poleciał, ochrona rozdzieliła, co tu więcej mówić. Tyle. Ta sytuacja jeszcze bardziej zaogniła wasz konflikt i jeszcze bardziej jesteś zdenerwowany? Myślę, że tak, czuję po prostu jeszcze większą energię do tego, żeby bardziej na treningach zapierdzielać i pokazać 26, na co mnie stać. Wojtek Gola jeszcze tak, a było lekkie spięcie z Wojtkiem. Wojtek się zdenerwował, że jesteś za bardzo spokojny. Jak ocenisz tą sytuację z Wojtkiem? Szczerze, no nie wiem po prostu, co mam na ten temat powiedzieć. Jak wyglądają twoje przygotowania do walki? Opowiedz, ile trenujesz w tygodniu, jak te przygotowania wyglądają? Codziennie trenuję i jest tak, że po prostu mam taki cykl, że na przykład w poniedziałek mam 2 treningi rano i wieczorem, we wtorek mam 1, w środę 2 i tak do soboty. W sobotę mam 1 i w niedzielę mam dzień po prostu wolny, taki żeby na regenerację. Jak ocenisz to, że no, Dawid ma o wiele większe doświadczenie, otrzymał kilka walk, ty jeszcze nie walczyłeś w oktagonie w MMA. Jak ocenisz w ogóle te walki też Dawida wcześniej? Znaczy, widziałem te walki i oceniam, że były dobre, a to jest po prostu dla mnie motywacja, żeby zapierdzielać na treningach i dzięki Fame MMA zmieniłem po prostu swoje życie o 180 stopni, gdzie kiedyś imprezowałem, a teraz po prostu zapierdzielam na treningach i odstawiłem alkohol i papierosy. I po prostu to jest dla mnie taka zmiana, można powiedzieć, i test. Czy ta walka zakończy wasz konflikt? Uważasz, że na przykład była walka Isamu Palasta i potem panowie się spotkali, po walce był bardzo spokojnie. Myślisz, że tak samo będzie tutaj? Nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć na to pytanie. Zobaczymy, co będzie. Jak sobie wizualizujesz tą walkę w głowie? Bo na pewno Dawid ma duże doświadczenie, ma Grzegorza Szulakowskiego, mocne treningi, już wiele przygotowań. Jakbyś sobie w głowie widzisz to, jak widzisz tą walkę w głowie? Znaczy nie chcę tego zdradzać. Zostawię to 26, zobaczycie. Wszyscy. W MMA to jest coś, co chciałbyś dalej te walki, miał mieć kolejne walki, czy tylko na razie analizujesz tylko i wyłącznie tą walkę? Zobaczymy po tej walce, jak będzie, ale jak na razie to sporty walki mnie jarają. Jak będzie druga konferencja, to już pewnie będzie troszeczkę łatwiej dla ciebie, bo tak był dzisiaj taki debiut typowy, więc dużo, dużo nerwów. Tak, bardzo się stresowałem tą konferencją, co można było zauważyć, no ale już powoli wszystko schodzi.